Szczęść Boże! Agnieszka i Tomek Matuszewscy z Wierzbina pod Warszawą. Mamy dwójkę chłopców. Mikołaja, który ma 19 lat. I Krzysia, który ma lat prawie 7. Mieliśmy jeszcze malutkie dziecko, które odeszło już do Pana 8 miesięcy temu. To był Adaś, który cały czas też jest w naszych sercach i o którym cały czas pamiętamy. I który na pewno na nas teraz patrzy. Pochodzimy z małej miejscowości pod Warszawą. Tam w sumie wokół Warszawy skupia się nasze życie. Mikołaj chodzi do Warszawy, do liceum. Do liceum 17 Frycza Modrzewskiego. Ja pracuję w Warszawie, jestem informatykiem z zawodu. Krzysio chodzi do szkoły w Ożarowie Mazowieckim, do szkoły numer 2. Skończył właśnie pierwszą klasę. A Tomek od krótkiego czasu, od kilku miesięcy jest, może powie sam. Jestem starostką powiatu gostynińskiego i serdecznie pozdrawiam wszystkich mieszkańców powiatu. Z domowym kościołem mamy jakby wspólną część od pewnego czasu, bo od dłuższego czasu zaczęliśmy interesować się domowym kościołem. Wcześniej byliśmy na rekolekcjach tematycznych. Raz byliśmy na rekolekcjach Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. W 2012 roku, w sierpniu. Tak, i potem byliśmy jeszcze raz również z księdzem Tomaszem Szmurło, obecnym tutaj moderatorem tych rekolekcji. Na rekolekcjach takich bardzo ciekawych też... W Krościenku. Rekolekcje, to było... Odpocząć na nowo. To były też piękne rekolekcje z dużą ilością czasu wolnego dla rodziny. I obecnie jesteśmy tutaj na rekolekcjach oazy pierwszego stopnia, oazy nowego życia. Przeżywamy dziś 11 dzień i przeżywamy tajemnicę zmartwychwstania. I tak modlimy się o to, żeby ten pokój, który towarzyszy dzisiejszemu czasowi, mógł być przez nas przeniesiony w nasze życie codzienne. Mieliśmy dzisiaj krąg rodzinny, było to bardzo piękne wydarzenie. To się nazywa dialog małżeński. Także przez godzinę mogliśmy z żoną porozmawiać, wspólnie pomodlić się, wykreować pewne plany, postanowienia i niewątpliwie jest to dzień takiego właśnie pokoju. Było też nabożeństwo pojednania, gdzie wspólnie mogliśmy dokonać analizy naszych czynów. Agnieszka była u spowiedzi, myśmy przeżyli to wspólnotowo. No i w tej chwili przygotowujemy się do spotkania z taką historyczną postacią w ruchu Światło-Życie, z panią Dorotą Severn i na pewno to spotkanie będzie niesamowicie atrakcyjne. Jeszcze chciałam powiedzieć o pięknym właśnie wprowadzeniu przez księdza Tomasza, jeśli chodzi o sakrament pokuty, o takim bardzo łagodnym zachęceniu i takim bardzo takim nastawieniu, które ułatwia bardzo sakrament pokuty, który przede wszystkim zwrócił uwagę na ogromną łaskę płynącą z sakramentu pokuty, a niekoniecznie z faktu spowiadania się, wypowiadania grzechów. I ja głównie właśnie jakby pod tym kątem miałam po raz pierwszy okazję skorzystać z sakramentu pokuty, właśnie głównie ciesząc się i jakby bardziej widząc tę łaskę, którą Pan dodaje w sakramencie pokuty. Serdecznie wszystkich pozdrawiamy i zapraszamy na rekolekcję, bo naprawdę jest to piękny czas dla rodzin, który może
ubogacić nasze wnętrza, nasze serca, skierować nas na drogę prawdy i życia, tak jak myślę, powoli dzieje się z naszą rodziną. A my już tęsknimy do drugiego stopnia. Chwała Panu. Chwała Panu.